Czy kiedykolwiek czułeś się tak przyciągany do kogoś, jakbyś był ciągnięty przez nieodparte magnetyczne pole? To jakby była to siła magnetyczna, która przyciąga cię bezlitośnie. Czasami może to nawet boleć, rozdzierając serce, gdy zastanawiasz się nad czasem spędzonym z tą osobą. Być może jesteś tutaj, ponieważ nadal nie udało ci się przezwyciężyć niedawnego uczucia miłości lub wcześniejszego związku. Nie jestem tutaj, aby oceniać ani mówić, że to źle, że to czujesz. Pęknięte serce to coś, z czym wszyscy się spotykamy i jest to część naszej ludzkości, gdy poszukujemy miłości, tego boskiego i wiecznego uczucia, którego wszyscy pragniemy. Nie wiem, czy cieszysz się, czy cierpisz z powodu swoich intensywnych uczuć, ale zauważam, że w każdym razie jesteś zaangażowany w ciągłą walkę, aby zachować głowę nad wodą. To jakbyś był na wzburzonym morzu, walcząc przeciwko falom, które grożą cię zatopić w każdej chwili. Wtedy pojawia się pytanie, dlaczego Bóg wydaje się być nieaktywny, gdy jesteś zakochany? Wiemy, że pragnie dla nas tego, co najlepsze, więc jeśli obecne okoliczności uniemożliwiają zjednoczenie, mógłbyś pomyśleć, że to nie jest właściwe miejsce dla ciebie. To jakbyś stał na rozstaju dróg, próbując rozszyfrować znaki, które wszechświat wysyła, szukając boskiego prowadzenia. Więc szukasz odpowiedzi od Niego, pytając, co naprawdę się dzieje i zastanawiając się, czy wszystko to jest częścią większego planu, planu, który wykracza poza nasze ograniczone ludzkie zrozumienie. To poszukiwanie odpowiedzi jest jak duchowa podróż, poszukiwanie prawdy i zrozumienia celu za wszystkimi swoimi emocjonalnymi doświadczeniami. Izajasz szepta do nas słowa wiecznej mądrości, bo myśli moje nie są waszymi myślami, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. To jakby kosmos tkał złożoną sieć, boski plan, który wymyka się naszemu ograniczonemu zrozumieniu. Czasami możesz znaleźć się w dezorientującej sytuacji, gdzie wydaje się, że Bóg milczy, nieobecny w twoim burzliwym życiu. Jednak czy właściwie interpretujesz Jego intencje? Być może patrzysz na cały obraz, nie zauważając skomplikowanych szczegółów, które On maluje w każdym pociągnięciu pędzla. To jakbyś próbował rozszyfrować kosmiczną zagadkę, w której każdy kawałek idealnie wpasowuje się w bosko ustalony czas. I pośród tej życiowej układanki pojawia się nieuchronne pytanie, dlaczego Bóg wydaje się być bierny wobec twoich cierpień i najgłębszych pragnień? Próba wypełnienia przepaści między twoimi planami a czasem Boga to walka przeciwko nieustępliwemu prądowi. Prawdą jest, że czas Boga jest transcendentny, wykraczając poza twoje oczekiwania i ziemskie harmonogramy. Jeśli On pozwala ci pozostać w tej sytuacji, jest ku temu powód. Być może to zaproszenie do zaufania Jego suwerenności i Jego niewidzialnej pracy w tle istnienia. Ale co sprawia, że tak trudno ci iść naprzód? Czy to narracja, która rozgrywa się przed twoimi oczami, jak epicka, dramatyczna historia, która odmawia zakończenia? Czy może to stałe narażenie na wyzwania i bóle, które kształtują twoją podróż, testując twoją wytrwałość na każdym kroku? A potem jest komunikacja, albo jej brak, ogłuszający echo, które rozbrzmiewa w ciemnych zakamarkach duszy, pozostawiając cię pragnącym odpowiedzi, które nigdy nie przychodzą. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest zerwanie wszystkich więzi z tą osobą. Wydaje się to być najbardziej logicznym i rozsądnym rozwiązaniem, prawda? Jednak co się dzieje, gdy już zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, aby się oddalić, ale wydaje się, że coś większego jest w grze? Być może, tylko być może, to Bóg szepta do twojego serca, wskazując, aby pozostać tam, gdzie jesteś, pomimo emocjonalnej burzy. To jakby On szeptał w zakamarkach twojej duszy, prowadząc cię ścieżką, której jeszcze w pełni nie rozumiesz. Oto trzy powody, dla których może nie usuwać twoich uczuć do tej osoby. Po pierwsze, być może Bóg próbuje cię czegoś nauczyć, co może być zrozumiane tylko poprzez przeżycie tych intensywnych uczuć. Może to być lekcja miłości własnej, przebaczenia, a może nawet współczucia. Czasami prawdziwy wzrost następuje tylko wtedy, gdy stawiamy czoła wyzwaniom bez wycofywania się. Po drugie, być może Bóg mówi ci, abyś czekał.
Ale na co czekać? Możesz zapytać. Odpowiedź może nie być natychmiastowa, ale wkładzeniu spraw w ręce czasu i w ufaniu, że wszystko wydarzy się we właściwym czasie, kryje się większa mądrość. To jakby on sadził nasiona cierpliwości i zaufania w żyznej glebie twojego serca, przygotowując je do obfitego plonu, który nadchodzi. Po trzecie, być może dlatego, że już dokonuje procesu odłączania twoich uczuć od tej osoby. To jakby on działał w kuluarach twojego życia, rozwiązując emocjonalne węzły, które wiążą cię z przeszłością. To może nie być szybki ani bezbolesny proces, ale jest to konieczny proces, abyś mógł iść naprzód i znaleźć wewnętrzny pokój, którego tak bardzo pragniesz. Księga Wyjścia mówi: Pan będzie walczył za was, musicie tylko milczeć. To jakby sama istota wiary była ujęta w tej prostej instrukcji. Nawet gdy czujesz się zatrzymany, niezdolny do poruszania się naprzód, ważne jest, aby pamiętać, że brak widocznego postępu nie oznacza stagnacji duchowej. Może być trudno spojrzeć poza mgłę bólu i zamieszania, ale to właśnie w tych chwilach ciemności ręka Boga jest najbardziej aktywna, pracując cicho w kuluarach twojego życia. Pozwól bólowi, choćby był nieznośny, stać się katalizatorem wzmocnienia twojego związku z Boskim. To jakby każda spłynięta łza, każde westchnienie udręki, było cichą modlitwą wznoszącą się ku niebu, intymną komunikacją z Twórcą. Pozwala on twoim uczuciom trwać z powodu większego celu, którego teraz może nie rozumiesz. Może to być po to, aby nauczyć cię zaufania, abyś całkowicie oddał się jego woli suwerennej, nawet gdy droga przed tobą wydaje się ponura i niepewna. E gdy te uczucia w końcu znikną, jak mgła rozchodząca się przed porannym słońcem, wyłonisz się jako silniejsza i bardziej odporna wersja samego siebie. Każde wyzwanie, każda przeszkoda na drodze, kształtuje cię, rzeźbiąc twoją duszę w arcydzieło łaski i determinacji. Więc zaufaj procesowi, nawet gdy podróż wydaje się długa i kręta. Duch Święty jest jak delikatna bryza, która głaszcze twoją duszę, szanując twoją wolną wolę z boską delikatnością. Nie narzuca swojej orientacji, ale cierpliwie czeka, aż zaprosisz go do wszystkich aspektów swojej podróży, szczególnie gdy chodzi o sprawy tak istotne jak małżeństwo i romantyczne związki. Czy jesteś młodą poszukiwaczką miłości czy kimś, kto już doświadczył wzlotów i upadków serca, Duch Święty jest gotowy, by iść obok ciebie, oświetlając twoją drogę swoim promienistym światłem. Rozumie on najgłębsze pragnienia twojego serca, zna pragnienia, które tam tkwią, zanim nawet wyartykułujesz je słowami. Pozwól mu być twoim kompasem, twoją gwiazdą polarą, gdy płyniesz przez szerokie morze możliwości w poszukiwaniu tak wytęsknionego tego jedynego, osoby, która wypełni puste przestrzenie twojego serca miłością i harmonią. Jeśli chodzi o sprawy serca, łatwo jest polegać na własnym zrozumieniu i instynktach, próbując znaleźć sens w skomplikowanym labiryncie relacji. Jednakże dzisiaj zachęcam cię do przyjęcia innego podejścia, nadprzyrodzonego podejścia, prowadzonego przez Ducha Bożego. Pozwól mu być architektem twojego miłosnego przeznaczenia, ufając, że on zarezerwował dla ciebie coś nadzwyczajnego, co wykracza poza twoje najśmielsze oczekiwania. Oddaj się jego boskiej orientacji, a odkryjesz, że cuda prawdziwej miłości rozwijają się przed twoimi oczami, ujawniając piękno i pełnię, które można znaleźć tylko w doskonałej woli Stwórcy. W Księdze Jana znajdujemy perłę mądrości pozostawioną przez Jezusa, gdzie objawia on nam głęboką tajemnicę. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli nie urodzi się z wody i z ducha. To jakby on zapraszał nas na duchową podróż odrodzenia i przemiany, gdzie Duch Święty jest katalizatorem, który prowadzi nas z głębi naszej ludzkości do pełni życia duchowego. Duch Święty, ta boska iskra płonąca w naszych sercach, to, co łączy nas z najczystszą esencją naszego istnienia. Jest on zwiastunem prawdy i rozwagi, obdarowując nas nadprzyrodzoną mocą, która wykracza poza ograniczenia naszego własnego zrozumienia. To poprzez to boskie wzmocnienie możemy dostrzec, kto naprawdę jest przeznaczony dla nas, ten, który jest zgodny z wyższym celem wyznaczonym przez Twórcę. Więc jak możesz otworzyć swoje serce na orientację Ducha Świętego,
pozwalając mu prowadzić cię do spotkania z twoim miłosnym przeznaczeniem, tak wytęsknionym tym jedynym? Odpowiedź tkwi w zanurzeniu się w Słowie Bożym, niewyczerpanej źródle mądrości i objawienia. To tam znajdziesz nie tylko jasne wskazówki dotyczące tego, jak prowadzić życie zgodne z wolą Bożą, ale także potężne świadectwa atestujące moc przemiany Boga w twoim życiu. Więc zanurz się w świętych pismach, pozwalając każdemu słowu wniknąć głęboko w twoje serce i umysł, prowadząc cię w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Bo to w obecności Ducha Świętego, karmionej boską mądrością, znajdziesz nie tylko osobę przeznaczoną dla ciebie, ale także pełnię i radość, które można znaleźć tylko w intymnej relacji z Twórcą Wszechświata. W Księdze Izajasza, rozdziale 30, pierwszym wersetu, słyszymy echa słów ostrzeżenia. Biada synom, którzy są buntowniczy, mówi Pan, wykonują plany, które nie są moje, zawierają przymierza, ale nie przez mojego ducha, gromadząc grzech na grzech. To jakby sam Wszechświat ostrzegał przed niebezpieczeństwem podążania ścieżkami, które nie są zgodne z wolą boską. Niezmiernie ważne jest rozpoznanie, że Bóg nigdy nie pośle ci partnera, który prowadzi cię na manowce. On jest architektem prawdziwej miłości, tym, który pragnie dla ciebie tego, co najlepsze, i tęskni, abyś stał się najlepszą wersją samego siebie. Dlatego tak istotne jest dokonanie szczerej samooceny. Czy ta osoba inspiruje mnie do wzrostu i stania się lepszym człowiekiem, czy też pociąga mnie z dala od moich najgłębszych wartości i zasad? Jest to jakbyś stała przed rozstajem dróg, gdzie każdy wybór kształtuje bieg twojego życia. Musisz mieć odwagę zastanowić się, czy prowadzone przez ciebie relacje zbliżają cię do twojej najautentyczniejszej istoty, czy też odchylają cię od drogi prostoty i integralności. Bo w końcu to ty jesteś odpowiedzialna za swoje decyzje i musisz wybierać mądrze tych, którzy będą cię towarzyszyć w tej podróży zwanej życiem. Więc rozważając wartość związku, spójrz w głąb siebie i pozwól światłu prawdy oświecić twoją drogę. Bo tylko wtedy, gdy pozostajesz wierna swoim najgłębszym wartościom i zasadom, możesz znaleźć prawdziwy pokój i szczęście, prowadzone ręką kochającego Stwórcy, który zna cię intymnie i kocha cię bezwarunkowo. Znalezienie wybranego to więcej niż zwykłe wydarzenie, to podróż samopoznania i wiary. Biblia przypomina nam, że kto znajduje żonę, znajduje coś doskonałego, otrzymuje błogosławieństwo od Pana. Jednakże istotne jest zrozumienie głębokiego znaczenia słowa znalezienie. Oznacza to aktywne poszukiwanie, celowe dążenie do znalezienia tego, którego Bóg przeznaczył dla nas. Nie chodzi tylko o biernie czekanie, ale o podjęcie pilnej, przezornie prowadzonej przez Ducha Świętego, wędrówki, która doprowadzi cię do spotkania osoby, która uzupełni twoją podróż duchową i emocjonalną. Izajasz obdarza nas wieczną prawdą. Gdy pozwalamy, by Duch Święty prowadził nas w poszukiwaniu wybranego, jesteśmy zdeterminowani, by odkryć miłość, która przekracza nawet nasze najśmielsze marzenia. Jest to miłość, która wykracza poza ziemskie konwencje, zakorzeniona w wierze i wzbogacona obecnością boską. Jest to miłość, która nie zna granic, która przechodzi przez wszystkie pory życia, pozostając niezachwiana w obliczu przeciwności i wzmacniając się z upływem lat. Jest to naprawdę niebiańska miłość, wysłana z samego serca Boga, by błogosławić nasze życia swoją niezrównaną łaską i pięknem. W tej uroczej i przemieniającej podróży w poszukiwaniu wybranego, pozwól, by Duch Święty uposażył cię swoją mądrością i nadprzyrodzoną mocą. Ufaj w pełni Jego mądrej i kochającej orientacji, oddając Mu swoje najgłębsze pragnienia i pozwalając Mu kierować Tobą zgodnie z doskonałym planem Bożym dla Twojego życia. Bo tylko wtedy, gdy całkowicie poddasz się Jego trosce, będziesz naprawdę zdolna znaleźć pełnię i szczęście, które tak bardzo poszukujesz. Duch Święty, szanując nasz wolny wybór i indywidualność, nie narzuca swojej woli na nas, ale cierpliwie czeka na nasze zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich aspektach naszej podróży, szczególnie gdy chodzi o kwestie tak ważne jak związki i małżeństwo. Czy jesteś młodą poszukiwaczką przygód miłosnych czy kimś, kto już doświadczył górskich i dolinnych doświadczeń romansu? Wiedz, że Duch Święty zawsze jest przy tobie,
rozumiejąc najbardziej intymne pragnienia Twojego serca i gotowy, by prowadzić Cię w kierunku spotkania z Twoim ideałem. Izajasz obdarza nas wieczną prawdą. Nasza podróż w poszukiwaniu ideału partnera jest przesiąknięta boskością. Jezus, w nauczaniu zapisanym w Księdze Jana, prowadzi nas do głębokiego zrozumienia. Możemy wejść tylko do Królestwa Bożego, gdy urodzimy się z wody i z ducha. Tak więc to poprzez nadprzyrodzoną moc Ducha Świętego odnajdujemy osobę przeznaczoną, by iść u boku, uzupełniając nas w sposób unikalny i głęboki. Jak więc możesz pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić Cię w tej poszukiwaniu ideału partnera? Odpowiedź brzmi w Słowie Bożym, skarbie mądrości i świadectwach boskiej mocy w Twoim życiu. To tam znajdziesz kompas dla swojej podróży, jasne instrukcje dotyczące życia zgodnie z wolą Stwórcy. Izajasz, w swoim 30 rozdziale, 1 wersecie, ostrzega nas przed buntownictwem i wykonaniem planów, które nie są Boże, podkreślając wagę przymierzy zawartych przez Jego Ducha. Bóg, jak kochający Ojciec, pragnie naszego wzrostu i dobra i nigdy nie połączy nas z kimś, kto odchyla nas od drogi światła. Dlatego tak istotne jest, abyś się zastanowiła, czy ta osoba inspiruje Cię do bycia lepszą wersją siebie, czy też skłania Cię do działania wbrew Twoim najgłębszym wartościom. Odnalezienie ideału partnera wymaga aktywnego zaangażowania, celowego poszukiwania, prowadzonego przez Ducha Świętego. W tej podróży szukaj zapału w modlitwie, starając się o mądrość i rozeznanie na każdym kroku. Bądź otwarta na Jego prowadzenie, pełna pewności, że doprowadzi Cię we właściwym kierunku, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Pozwalając Duchowi Świętemu być Twoim przewodnikiem w tej podróży, odkryjesz miłość, która przekracza wszelkie ziemskie oczekiwania, miłość zakorzenioną w wierze i trwającą przez wszystkie pory życia. Niech Duch Święty wzmacnia Cię w tej przemieniającej podróży w poszukiwaniu ideału partnera. Ufaj w pełni Jego prowadzeniu, oddając Mu swoje najgłębsze pragnienia i zobaczysz, jak doprowadzi Cię do prawdziwej niebiańskiej miłości, miłości wysłanej z nieba, by błogosławić Twoje życie swoją niezrównaną łaską i pięknem. Izajasz przypomina nam, podróż w poszukiwaniu partnera idealnego to nie tylko zwykłe poszukiwanie docelowego celu, ale duchowa i przemieniająca podróż, gdzie każdy krok to okazja do wzrostu, nauki i przede wszystkim wiary. To zaproszenie do poddania się Duchowi Świętemu, otwarcia serca na prawdziwą boską orientację, pozwolenie, by niebiańska mądrość i rozeznanie kształtowały Twoją drogę i decyzje. W ten sposób poszukiwanie idealnego partnera staje się wspólną podróżą z Boskim, świętym tańcem między ludzką wolą a boskim kierunkiem, gdzie każdy moment jest nasycony znaczeniem i celem. Pozwalając Duchowi Świętemu nas prowadzić, odkrywamy nie tylko miłość, która przekracza nasze zrozumienie, ale także relację, która odzwierciedla ofiarną i bezwarunkową miłość Boga do nas. Każdy krok staje się aktem wiary, każda decyzja jest oblewana modlitwą, a każdy związek staje się żywym odzwierciedleniem wiecznej miłości Stwórcy. W ten sposób każde doświadczenie staje się okazją do duchowego wzrostu i świadectwem przemieniającej mocy boskiej miłości w naszym życiu. Niech ta refleksja zawa w Twoim sercu jako przypomnienie o mocy boskiej miłości i stałym prowadzeniu Duch Świętego w Twojej indywidualnej podróży. Niech szukasz, z otwartym sercem i gotowym duchem, miłości, która była przeznaczona dla Ciebie od samego początku czasów, ufając, że Bóg zawsze jest obok Ciebie, prowadząc Cię swoją kochającą ręką. A gdy znajdziesz tę miłość, niech w każdym momencie, w każdej radości i w każdym wyzwaniu, uwielbiasz Boga, wiedząc, że zostałaś stworzona dla boskiego celu i dla miłości, która nigdy nie zawiedzie. Nie zapomnij się zapisać, polubić i udostępnić w grupach, aby więcej osób mogło być dotkniętych tym poruszającym przesłaniem i mieć życie przemienione. Niech pokój, miłość i prowadzenie Ducha Świętego będą z Tobą na każdym kroku Twojej podróży. Amen. Czy wiedziałeś, że istnieje obraz Twojej potencjalnej bratniej duszy, którą możesz teraz odkryć? Może to być ktoś, kogo już znasz, albo ktoś, kto wkroczy do Twojego życia. Kliknij w link w opisie, aby zrozumieć, o czym mówię. Nie przegap ważnej wiadomości, która czeka na Ciebie w kolejnym filmie.
Niech wszechświat prowadzi Twoje kroki z miłością i głęboką wiarą. Amen.